Mam tutaj przygotowanych kilka zrzutów ekranu, ćwiczeń z naszego portalu Khan Academy dotyczących interpretowania zmian w modelach wykładniczych. Teraz sobie te zadania rozwiążemy. To jest pierwsze. Pierwszego dnia wiosny kwitnie cały sad. Populacja szarańczy, która zjada i niszczy drzewa, rośnie bardzo szybko w miarę jak zakwitają drzewa. Zależność pomiędzy czasem T w dniach od początku wiosny i całkowitą liczbą szarańczy S od T. Jest opisywana następującą funkcją. S od T równa się 750 razy 1,85 do potęgi T. Uzupełni następujące zdanie dotyczące dziennej zmiany w populacji szarańczy. No, i to jest to zdanie do uzupełnienia. Każdego dnia populacja szarańczy rośnie lub maleje. Tu trzeba będzie wybrać o czynnik, i tutaj trzeba będzie uzupełnić. No to spróbujmy to rozwiązać. Narysuję tutaj taką tabelkę, żeby lepiej sobie zwizualizować jak te wartości się zmieniają. Czyli tutaj będzie czas, tu będzie liczba szarańczy jako funkcja czasu. W chwili 0, kiedy jest początek wiosny, wykładnik jest 0, cokolwiek do 0 potęgi to jest 1, czyli liczba szarańczy jest 750 na początku. Po jednym dniu mamy, wstawiam to jedynkę, czyli mamy 750 razy 1,85 do potęgi pierwszej, czyli po prostu tyle. Po dwóch dniach mamy 750, zgodnie z naszym wzorem, razy 1,85 do potęgi drugiej, czyli 1,85 razy 1,85. Druga potęga to znaczy, że trzeba dwa razy pomnożyć. No i tak dalej. Tutaj by się domnażało, po każdym kolejnym dniu, by się domnażał czynnik 1,85. Czyli widzimy, że co jeden dzień liczba szarańczy rośnie. O czynnik 1,85. Widzimy, że jak upływa dzień, no to tutaj domnażamy za każdym razem ten czynnik 1,85. Mnożymy tę liczbę z poprzedniego dnia przez ten czynnik. Czyli tutaj byśmy wybrali, że rośnie, nie maleje, tylko rośnie, bo ten czynnik jest większy od jedynki, czyli liczba będzie rosła, o czynnik 1,85. Dobrze, zróbmy następne zadanie. Wiera ekolożka bada zmiany liczebności populacji syberyjskich niedźwiedzi na przestrzeni lat. Stosunek czasu T w latach, jaki upłynął od początku badań do całkowitej liczby niedźwiedzi, N od T, przedstawiono za pomocą następującej funkcji. No nie tyle stosunek powinno być napisany, co zależność między czasem, jaki upłynął, a liczbą niedźwiedzi. N od T równa się 2187 razy 2 trzecie do potęgi T. Uzupełnij poniższe zdanie dotyczące tempa zmian w liczebności populacji syberyjskich niedźwiedzi. No i to zdanie jest takie: Każdego roku liczba niedźwiedzi tutaj rośnie lub maleje o czynnik i trzeba tutaj uzupełnić. No to znowu zróbmy sobie tabelę, żeby sobie to lepiej wyobrazić. Tutaj mamy czas w latach, a tutaj będzie liczba niedźwiedzi w kolejnych latach. Więc na początku w chwili 0 Mamy 2187 niedźwiedzi. Wykładnik jest 0, czyli ten czynnik jest 1. Po jednym roku, po upływie jednego roku mamy 2187 niedźwiedzi razy 2 trzecie do potęgi pierwszej, czyli razy 2 trzecie. Po upływie kolejnego roku, czyli po dwóch latach, jak zastosuję ten wzór, no to będę miał 2187 razy 2 trzecie do potęgi drugiej, czyli 2 trzecie razy 2 trzecie, no bo tyle znaczy, że to będzie 2 trzecie do drugiej. Czyli znowu widzimy, że. Jak mija rok, to liczba niedźwiedzi mnoży się o ten pewien stały czynnik, o czynnik 2 trzecie. Ta liczba z poprzedniego roku, to jest z poprzedniego roku, to jest w następnym roku, jest pomnożona przez, przez ten czynnik znowu, czyli za każdym razem, tutaj dalej, znowu będzie nam się domnażał czynnik 2 trzecie. No i czynnik 2 trzecie jest mniejszy od jedynki, czyli liczba tych niedźwiedzi będzie maleć. Czyli tutaj wtedy zaznaczymy, że to będzie malało. Będzie malało. Tu normalnie na portalu to byśmy po prostu mieli do wyboru. Maleje o czynnik 2 trzecie. Dobrze, no i zróbmy jeszcze ostatnie zadanie. Andrzej zaczął obserwować, jak zmienia się liczba gałęzi na drzewie wraz z jego <laughs> wzrostem. Stosunek czasu T w latach, jaki upłynął od początku obserwacji, do całkowitej liczby gałęzi N od T przedstawiona za pomocą następującej funkcji. N od T równa się. 42 razy 1,75 do potęgi T. Uzupełni poniższe zdanie dotyczące rocznej zmiany liczby gałęzi w procentach. Każdego roku, i tutaj trzeba wpisać liczbę procentów, gałęzi jest dodawany, odejmowany od całkowitej liczby gałęzi. No to jeżeli tutaj mnożymy co roku przez czynnik 1,75, to znaczy, że nam się doda 75%, czyli doda się do całkowitej liczby gałęzi. No, mogę znowu zrobić tę tabelę, żeby to pokazać, że to jest bardzo podobne do tych poprzednich przykładów, czyli tutaj mamy, tutaj mamy czas, tutaj mamy liczbę gałęzi w zależności od czasu. Dla czasu równego 0 mamy 42 gałęzie dla czasu równego 1% czyli jak upłynie rok, no to mamy 42 razy 1,75 do potęgi pierwszej, czyli po prostu mnożymy przez ten czynnik. Po dwóch latach będzie 42 razy 1,75 do potęgi drugiej, czyli razy 1,75. To już w poprzednich przykładach tak samo było. Tylko tutaj jest troszkę inna interpretacja tego, tego wyniku, dlatego że tutaj nie, nie pytają nas o jaki czynnik się mnoży, tylko ile procent się dodaje. No to skąd ja wiem, że tu się dodaje te 75%? No bo jak mam 42 i to mnożę przez czynnik, może wezmę inny kolor, przez czynnik 1,75, to znaczy, że 1,75 mogę zapisać, że to jest 1 plus 0,75. Mogę to tak przedstawić. I teraz ta jedynka, jak pomnoży czter, liczbę 42, no to odpowiada za to, że 42 gałęzie zostają. Plus 0,75 razy 42. I to 0,75 to jest to, co się dodaje. Czyli ta jedynka to mówi nam, że zostaje to, co było, a ten, to, co jest tu po przecinku, to jest to, co się dodaje. No 0,75 to jest to samo, co 75%. Czyli jedynka mówi, że, że zostaje tyle gałęzi, co było, plus dodaje się to co tutaj jest, czyli 75% w tym wypadku. Jak na przykład mamy konto oprocentowane na, na 5%, no to dopisanie 5% odsetek oznacza, że mnożymy naszą kwotę przez 1,05%. To to oznacza, że dodajemy 5% odsetek. W tym wypadku, jak mnożymy przez 1,75%, znaczy, że tych gałęzi przybywa 75% co roku.